Cześć, witajcie. Chciałbym Was dzisiaj zaprosić na krótką relację z przeglądu moich pól. I tak jesteśmy na jednej z moich działek, na której mam zasiane przeżyto. Jest ono zasiane w monokulturze. Na tej części ta działka została podzielona na dwie części. Na jednej z tych części, jak się okazało, na mniejszej, mam zasiane ponownie przeżyto. No, sytuacja w tym roku wygląda w ten sposób, że jest ono niższe jak w ubiegłym roku. W ubiegłym roku tutaj miejscami dochodziła wysokość tego przeżyta do 2 metrów. Muszę Wam powiedzieć, że no, w tym roku to wygląda mniej okazale. Aczkolwiek zauważyłem, że kłos jest dużo ładniejszy, grubszy. Jeżeli chodzi o odmianę, to miał być ponownie borowik, jak w ubiegłym roku. Niestety nie wiem, co kupiłem, bo odkupowałem to od gospodarza, który też gdzieś tam od kogoś odkupił. Został mu ten materiał siewny, więc do końca nie mogę mu ustalić, co to jest za odmiana. Zakładam, że jest to borowik. Tu jest miejsce, gdzie wdała mi się miotła, ale patrzyłem tam dalej. Po prostu tego nie ma. Jest to tylko tutaj ten kawałek. Na drugiej części tej działki mam zasiany owies. No i proszę, tutaj możecie zobaczyć, jak ten owies wygląda. Nie jest to zasługa warunków atmosferycznych. Tam dalej wszystko stoi. Zresztą widać tutaj i po tym przeżycie, które de facto jest wyższe, powinno bardziej być podatne na wyłożenie się. Niestety tutaj sobie upodobały, pokażę Wam jedną ze ścieżek, upodobały sobie zwierzęta to miejsce. W ubiegłym roku miałem bardzo podobną sytuację. O, właśnie w tamtym miejscu, tam przy tym lesie, nie wiem, czy będzie go widać, ale przy tym lesie miałem zasiany owies tej samej odmiany, ale nie jest to wina odmiany, a właśnie zasługa zwierząt, że sobie upodobały. I miałem też analogiczną sytuację jak tutaj. Z jednej strony miałem kukurydzę i od strony kukurydzy upodobały sobie ten owies dziki. Także miałem 1/3 działki, wyglądała tak jak tutaj. Właściwie wszystko leżało. I kolejna część działki od strony lasu była z kolei potraktowana, stratowana przez sarny, jelenie, roślinożerne stworzenia, prawdopodobnie i zające też sobie upodobały. Został mi się tylko środek, na którym ten owies, tamten owies wyglądał naprawdę rewelacyjnie i gdyby nie ten środek tej działki, prawdopodobnie nie uzyskałbym takiego rezultatu, jaki uzyskałem, czyli to było około 5 ton, to może niecałe. Tak przy okazji wizyty tu na tych polach, no chciałbym troszeczkę nadmienić na temat nawożenia, jakie zacząłem stosować po przemyśleniach, doświadczeniach z ubiegłego roku. Ubiegły rok mieliśmy, tu w mojej części, mieliśmy od maja bardzo deszczowy, także większość tych składników, które znajdowały się w glebie, zostały wypłukane. Ja stosowałem w ubiegłym roku właśnie na owsie, stosowałem odżywkę dolistną, stosowałem aminokwasy. Aminokwasy stosuję od 2 lat, to jest w tym roku jest 3 sezon, w którym stosuję. No i są moje takie przemyślenia, że będę rezygnował z nawozów doglebowych, dokorzennych na rzecz właśnie odżywek, na rzecz aminokwasów. A to z jednego powodu, że w przypadku, gdy jest susza, te nawozy będą nam zalegały w glebie, bo potrzebują wilgoci, potrzebują wody, żeby się rozłożyć, żeby przedostać się do systemu korzeniowego. Gdy jest mokro, tak jak było to w ubiegłym roku, no ten rok jakoś tak bardziej optymalnie pod względem opadów tutaj u mnie wygląda. Są takie interwały, 3 tygodnie suszy, 0 deszczu, później przychodzi jakiś taki łagodny 20-30 litrów. Także nie ma co narzekać w tym roku, jeżeli chodzi tu o pogodę na polach. No niestety na łąkach susza na wiosnę zrobiła swoje.
miałem takie działki, gdzie wyszło mi około 6 beli z hektara siana, także bez komentarza, nie będę tego komentował. Wracając jednak do tematu, na temat nawożenia, jeszcze tutaj się wypowiem, że po przemyśleniach, po doświadczeniach z ubiegłego roku doszedłem do wniosku, że rezygnuję z nawozów dokorzennych właśnie na rzecz tych dolistnych. Będziemy tutaj sprawdzać, weryfikować, jaki będzie plon, jaki będzie efekt. Mogę sobie porównać to z ubiegłym rokiem. Tutaj miałem na całej działce, na tamtej części miałem przężyto. Plonowało mi ono w granicach 5 ton. Miałem też dużo słomy. No nie wiem, jak tutaj w tym roku zaplonuje mi ten owies. Owies jest odmiany Bingo, także jestem z niego bardzo zadowolony. Witajcie ponownie. Jestem na kolejnej działce. Niestety komary już zaczęły robić swoje. Zaczęły pokazywać swoją obecność. Chciałbym tak króciutko jeszcze tutaj pokazać, jak wygląda na tej działce sytuacja. Mam tutaj zasianą mieszankę zbożową, owies z jęczmieniem. Wspomnę tylko, że żadne z moich upraw zbożowych nie były pryskane na chwasty, także trochę tego tutaj, jakaś komosa mi się tutaj w kilku miejscach pokazuje, ale myślę, że nie ma aż tak źle. Niestety i na tej działce stołówka została otwarta, więc zwierzęta też już tutaj się częstują. No, nie wiem, jak będzie to wyglądało jeszcze w dalszej perspektywie, ponieważ no, dziś mamy 18 lipca, więc tak na moje oko jest około jeszcze 2 tygodni do żniw tutaj na moim terenie, obserwując te zasiewy. Niektórzy już wykosili jęczmień, ci, którzy ziarno kiszą w rękawach, jęczmień już został wykoszony. Widziałem już takie kilka działek u mnie już zostało wykoszonych. Niemniej jednak konwencjonalne uprawy, że tak to nazwę, mniej więcej za 2 tygodnie będą się kwalifikowały do wykoszenia. Nie przedłużając, pokażę Wam jeszcze tak na szybko sytuację, jak to wygląda u mojego sąsiada. Pokażę Wam, jak sobie tutaj radzą zwierzęta. Też są wydeptane miejsca, wydeptany teren. Także zwierzęta robią swoje. Łatwiej jest chyba podjąć decyzję o wybiciu pogłowia trzody chlewnej, niż odstrzelić kilka dzików, które coraz śmielej sobie radzą. Ale nie mi o tym decydować. Ja tylko wyrażam swoje zdanie na ten temat. Podejrzewam, że wielu z Was się ze mną zgodzi w tym temacie. Ale nie przedłużając, nie będę tu już więcej rozwodził się na te tematy. Zapraszam Was na kolejne filmy, zapraszam Was na kolejne relacje. Także do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.